Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowym Daily Vlogu. Będzie to taki vlog spontaniczny, dosyć krótki. I trochę też powiem, co się ostatnio u mnie dzieje, dlaczego w ogóle jest cisza z vlogami, z filmikami i tak dalej. Wszystko Wam wyjaśnię, ze spokojem. Pokażę też parę takich nowych rzeczy, które ostatnio kupiłam. Także już bez zbędnego gadania zaczynamy filmik. I oczywiście zaczynamy od śniadania. Jako, że ostatnio postanowiłam postawić na takie bardziej pożywne śniadania, a nie tylko jakaś tam bułka, to od jakiegoś czasu zaczęłam sobie robić takie koktajle z mrożonych truskawek i malin i do tego jeszcze jeden banan. Wszystko miksuję w... to jest w ogóle mikser z taką końcówką blendującą. Także bardzo fajna sprawa. Planuję oczywiście blender kupić, ale póki co to mi się dobrze sprawdza. Także zaraz od razu postawię Was na statyw i będziecie mogli zobaczyć, jak ja to przygotowuję. No, także jak widzicie, cały koktajl wygląda tak. Ja zawsze właśnie staram się wydzielić te proporcje tych owoców tak, żeby starczyło mi na jeden taki kubeczek. Kubek ten ze słomką to pochodzi z Home Menu. Kupiłam go jakoś w zeszłym roku na jakiejś promocji. I właśnie zawsze w tym kubeczku piję. Także wierzcie mi, starcza mi to idealnie na całe śniadanie i nie jestem już potem głodna. Dodatkowo oprócz tego zrobiłam sobie też już klasycznie kanapkę do pracy, no bo do pracy to jednak już muszę zabrać kanapkę, bo tak, nagrywam tego vloga rano, a po południu idę do pracy, także będę się w miarę sprężać, tak żeby dzisiaj wszystko, co chcę, to Wam pokazać. No, a kanapeczkę zrobiłam sobie z taką tam jakąś szynką z indyka. No, także z racji tego, że już teraz siadam do śniadania i mam chwilkę czasu, to chwilę do Was pogadam właśnie o wszystkim, co się ostatnio dzieje. Znaczy tak, nie ma vlogów, nie ma filmików, bo jestem ostatnio naprawdę bardzo zajęta wieloma różnymi sprawami. Ogólnie, no wiadomo, na pierwszym miejscu jest u mnie praca, bo powiem Wam, wiecie, ja nie lubię na YouTubie za dużo mówić o pracy. Powiem tylko tyle, że tak, od marca dostałam awans i w związku z tym też mam pełen etat w pracy i niestety nie będę już teraz wychodziła wcześniej z pracy, jeżeli nie wiem, nie będzie ruchu czy coś, tylko no muszę siedzieć tę całą moją zmianę, którą mam w grafiku, no nie? Także to też wiąże się z tym, że będę miała jeszcze mniej czasu dla siebie. Praktycznie teraz jak się zaczęły te właśnie niedziele wolne od handlu, to ja mam wolną tylko niedzielę i czwartek, bo czwartek jest moim stałym dniem wolnym, także no tak to wygląda, a zazwyczaj w dni wolne albo spotykam się ze znajomymi, albo załatwiam jakieś różne inne sprawy, bo tak. Mam zaplanowany wyjazd w kwietniu do Warszawy na 3 dni, także oczywiście z każdego dnia będzie vlog. Będą właśnie vlogi z podróży, ze zwiedzania Warszawy, także myślę, że Wam się to spodoba. Obiecałam sobie właśnie, że z każdego dnia zrobię vlog i to myślę, że będzie taka fajna sprawa. Pojadę tam z koleżanką. A potem następny już taki wyjazd, taki już troszeczkę większy, wakacyjny, typowo wakacyjny, to będzie w lipcu, 20 chyba 1 albo 22. To wyjeżdżam na wolontariat do Głuchołazów. To, co już kiedyś wspominałam Wam wcześniej. Jestem już zapisana, wszystko jest już ok. Także oczywiście z tamtego wyjazdu również zrobię vlogi. Nie z każdego dnia, bo to jest wyjazd na 2 tygodnie, także no to bym nie była w stanie przez tyle czasu robić vlogów, zwłaszcza, że ja nie codziennie będę miała też czas, żeby w ogóle filmiki robić. Ale na pewno planuję zrobić
filmik z pakowania, bo na 2 tygodnie pakowanie to jest po prostu istne szaleństwo dla mnie. Po prostu tego nie lubię robić, bo nigdy mi się nic nie mieści, nigdy nie wiem, jak co popakować. Także zobaczycie moje zmagania z pakowaniem. No właśnie. I tam już właśnie w trakcie wyjazdu, to na pewno vlog z podróży, bo wiem, że wszyscy lubią vlogi z podróży oglądać. Ja sama też lubię, tak na pewno dla Was to nakręcę. No i tam na pewno, jak będzie jakaś wycieczka w ciekawe miejsce, czy jakieś wyjście na basen, cokolwiek, to na pewno będę Wam to wszystko pokazywać, w miarę możliwości oczywiście. Ja nie chcę za dużo o życiu prywatnym mówić, bo po prostu cenię sobie swoją prywatność, także to, co chcę, to Wam pokazuję. Także ja już jestem po śniadaniu, najedzona, tak jak mówiłam, naprawdę koktajl mi dużo dał, także myślę, że przez najbliższe parę godzin nie będę potrzebowała nic do jedzenia. A teraz tak, pokażę Wam, co ostatnio się u mnie pojawiło nowego w pokoju. I myślę, że zacznę może od największego zakupu. Znaczy tak, jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to na pewno już wiecie, o co chodzi, bo spełniłam swoje wielkie, wielkie marzenie i kupiłam wreszcie komputer. I komputer, który kupiłam, jest to MacBook Air 13 cali, także jestem z niego mega zadowolona. Mam go chyba od tak 2 dni mniej więcej i naprawdę już widzę, że będzie to super komputer, naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy mi się w nim podoba. Oczywiście no, jest to zupełnie inny system, inaczej w ogóle wszystko jest, także dopiero póki co jeszcze się uczę obsługi. Ale naprawdę warto było, jeszcze tam gdzieś jakiś rabat dostałam, bo skorzystałam akurat z jakiejś właśnie tam promocji. Także bardzo fajnie. Dokupiłam w promocji tam jakiś pakiet Office'a. Jako, że laptop był naprawdę drogi i wiadomo, że będę też go gdzieś czasami zabierać na wszystkie wyjazdy czy cokolwiek, to potrzebne było jakieś etui czy jakaś torba. I znalazłam właśnie taką w H&M-ie. Jak widzicie, taka no holograficzna, bardzo fajna. Już sprawdzałam, laptop się elegancko mieści w środku, także super, bardzo jestem zadowolona. Jedyne, co mi tak się trochę nie podobało, no to była cena, bo kosztowało to 59,90, czyli dosyć sporo. Się jeszcze zastanawiałam w sklepie, ale później stwierdziłam, że przecież i tak będę coś potrzebowała, a to jest ładne. No i też praktyczne później będzie, także nie żałuję. Parę też ciuchów doszło nowych. Pokażę Wam z Sinseya 3 t-shirty. Innego razu kiedyś przed pracą weszłam. Przepraszam, że ten jest wygnieciony, ale dopiero co zdjęłam go wczoraj ze suszarki. Także pokażę Wam, jak wygląda. Taki czarny z takim fajnym napisem. Spodobał mi się w sumie, jak już szłam do kasy. Także w sumie wzięłam tak. Bo po prostu przykuł moją uwagę, wiedziałam, że jak nie wezmę, to później będę się gryźć, że nie wzięłam. Kosztował 14,99 i dwa jeszcze t-shirty z Sinseya. Dwa takie same, także pokażę Wam od razu jeden. Biały, taki zwykły, gładki, basicowy, bo właśnie takiego nie miałam. Ten mój poprzedni, który kupiłam na jakieś 2 lata temu, no to już mi się zniszczył, już tam się dziury robiły i tutaj właśnie przy tych rękawkach było już żółte, także stwierdziłam, że już nie chcę tamtego i od razu kupiłam 2 sztuki takie, żeby właśnie może na dłużej mi to wszystko wytrwało. Materiał bardzo fajny, nie jest jakiś sztuczny, także bardzo fajnie. No i cena zwrotna 9,99 za sztukę, także bardzo fajnie. I jeszcze jedna rzecz z ciuchów. To już w sumie tak, bo kiedyś tam widziałam, spodobało mi się, no to wzięłam. To jest sukienka, taka biała w kwiatki. Wygląda właśnie tak, taka rozkloszowana. Bardzo ładnie w niej wyglądam, spodobało mi się, jak ją przymierzyłam, także dlatego nie zastanawiałam się nawet 2 razy, zwłaszcza, że cena była bardzo fajna. Zaraz Wam pokażę, bo pewnie nie będziecie wierzyć, że tak może być tania. 39,90. No to tyle, jeśli chodzi o ciuchy. A z takich jeszcze rzeczy dekoracyjnych, no to właśnie. Zaczynam już troszeczkę zmieniać dekoracje pokoju, bo tak ostatnio jestem ciekawa w ogóle Waszych reakcji, jak zobaczyliście, że na początku marca wrzuciłam room tour z Bożego Narodzenia. No, ale niedługo właśnie planuję następny room tour w odsłonie wiosennej.
No i właśnie kilka takich już dekoracji, kilka takich się zaopatrzyłam. W tym między innymi na przykład właśnie takie jajko z zającem, takie coś już właśnie a la Wielkanoc, z Pepko. Nowością są też właśnie te, takie jak ten Tea Light, trzy to był komplet trzech sztuk, też z Pepko, tak. No trzy takie sztuki tu właśnie sobie na tą tacę wyłożyłam. Właśnie mój zamysł taki na ten pokój wiosenny to jest dużo różu, zieleni, może trochę żółtego. No i biel, nie wiadomo, biel to najważniejsze, bo to biel u mnie w pokoju przeważa. No i oprócz tego jeszcze w onszą, to chyba są w zasadzie kwiaty na cmentarz, no ale oj tam, do wazonu coś będę potrzebowała, jakieś właśnie takie kwiatki, no to dwie takie forsycje, to było po 80 ileś groszy, no naprawdę cena świetna, nawet się chwilę nie zastanawiałam, czy wziąć, czy nie. I oprócz tego taki coś a la bez chyba, taki różowy i taki biały, nie? I to właśnie wszystko razem chcę jakoś fajnie złożyć i wrzucić do wazonu po szewki na poduszki z Pepko. Takie, gdzie tam kiedyś tam była jakaś tam taka oferta właśnie z tymi wiosennymi. Co prawda był bardzo słaby wybór akurat w tym Pepko, w którym ja byłam, ale coś wybrałam oczywiście. One chyba były po 9,99, nie? One były po 4,99, były takie właśnie bardzo tanie. Także postanowiłam, że zmienię sobie poduszki na tutaj na fotelach. Także to jest właśnie ta jedna. A ta druga jest troszeczkę inna. Coś takiego. Też myślę, że fajna. Także no widzicie, jaki ja mam zamysł tutaj na ten pokój tak na wiosnę. Chcę troszeczkę zmienić kolorystykę. I teraz jeszcze pokażę Wam, może właśnie, bo tak macham tymi paznokciami cały czas przed kamerą, a pewnie będzie pytanie, co mam na paznokciach. No to właśnie, możecie sobie zobaczyć teraz tutaj z bliska. Jest to taki właśnie bardzo intensywny czerwony lakier. Od 3 dni go mam. Wczoraj musiałam sobie odświeżyć, bo już niestety zaczęły się robić odpryski. A lakier jest to ten, który ja dostałam z kalendarza adwentowego z Sephory. To jest kolor. Także słuchajcie, kochani, będę już kończyć tego vloga, bo zrobiło się późno, muszę lecieć do pracy. Pokażę Wam jeszcze na koniec mój strój dzisiejszy na drogę do pracy, bo potem się i tak przebieram. Mam na sobie czarne zwykłe dżinsy z H&M-u, na nogach superstary Adidasy białe, a na górze mam... Pod spodem tutaj taki zwykły czarny t-shirt z Sinsaya i na to moją ulubioną bomberkę w kwiatki z Reserved. Także jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Życzę Wam miłego dnia, wieczora, o której Wam to oglądacie. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!